Hej, cześć ludzie, serdecznie witam do dzisiejszego wideo. Zobaczcie sobie, co ja dzisiaj dla was tutaj przyniosłem. Passat 3C. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy rozrząd w 2 litry TDI z pompą wysokiego naprężenia. A dobra, auto już starsze, te modele już są starsze, na pewno już kupa takich filmów jest, ale mimo tego mam go tutaj, wymieniam i oczywiście film kręcę też dla was albo z wami razem. Tak, ja już to wszystko wybudowałem, wszystko leży na stole i od razu też nowe rzeczy też leżą na stole. Ale nie bójcie się, oczywiście zaraz załączę muzykę i będę to wszystko wyciągał i wam pokażę, jak się wyciąga. Jak jest coś ważnego do powiedzenia, to muzykę wyłączę i dam wam znać, albo powiem, na co trzeba uważać, albo jak jest łatwiej, co się jak robi. Tak, to tu jest silnik, aha, my mamy tutaj silnik CFF. E29, ach nie, to jest numer silnika, ale litera, numer silnika jest CFF. Ja wiem, że są zawsze czteroliczbowe te nowe numery w tych silnikach, dlatego tu jest CFF i nie wiem, może A, B, C albo D. Wszystko jedno, ten system przy CFF jest ten sam jak w tych innych, co jeszcze drugą literkę tam mają. Tak, to jest 2 litry TDI z pompą wysokiego naprężenia, chyba to się nazywa. I no, wymieniamy też pompę wodną, wymieniamy cały rozrząd i bym powiedział, wiecie co, załączam muzykę i startujemy to wszystko wyciągać. Jak będzie coś różnego do powiedzenia, to wam powiem, a będziemy się tak widzieć, jak wszystko będzie wyciągnięte, to sobie obejrzymy jeszcze te wszystkie wałki, rolki i pasek na rozrząd. Dobra, startujemy. I nawet dobrze się udało, łatwo, no tam było trochę pracy, ale raczej bym powiedział, że nawet łatwo. Teraz musimy właśnie silnik kręcić na martwy punkt górny. Martwy punkt górny jest tutaj, to najlepiej się tutaj orientujcie. Tu jest właśnie te otwarcie, gdzie się wsadza ten specjalny sprzęt. 6-milimetrowe wiertło albo sprzęt specjalny i to tutaj musi być, ale w tej pozycji na dole, nie? Tutaj na dole, tak gdzieś. Tak samo potem ta pompa, to ona automatycznie, będziecie widzieć, tam z tyłu się pokaże takie coś, co też trzeba wcisnąć właśnie ten specjalny sprzęt i będziemy kręcić właśnie silnik na dole.
Ja teraz, bo widzę, że on nie jest daleko, niedaleko przeleciał, pokręcę trochę do tyłu, obejrzę, gdzie to jest, wcisnę. Jak ja tutaj wcisnę właśnie ten sprzęt specjalny, to jest właśnie ten tutaj, to. Ten pójdzie na korbowód na dół. Tego potrzebuję normalnie dwa razy, ale ja mam tylko jeden, to znaczy, że będę musiał sobie zaraz wziąć wiertło 6 mm i sobie tym pomogę. I jeszcze lusterko sobie weźmiemy, bo lusterkiem będziemy musieli się patrzeć tutaj. Tak właśnie, widzicie, tam już jest to otwarcie właśnie z tego wałka górnego i on będzie musiał być tutaj na dole. To jeszcze raz wam pokażę, jak będzie ta dziura widna, to zobaczymy właśnie, no jeszcze raz lusterkiem i potem wsadzimy ten sprzęt specjalny. Tak, i teraz poluźnimy właśnie napinacza. Często przy nowym napinaczu jest właśnie taka mała klamra, ona zawsze leży luźna w środku. Po co ona jest? Ja wam teraz pokażę po co. Ja ją już zgubiłem, dlatego ja będę używał właśnie po prostu takiego małego imbusa. I to jest po to, żeby go nie napiąć, no rozpiąć, żeby był luźny, żeby się dało wszystko łatwiej wymontować, a później też zamontować. Przez to, że my go tutaj wsadziliśmy i poluźniliśmy, to cały czas pasek na rozrząd jest luźny. Ja go teraz tutaj tak pociągnąłem lekko i od razu spadł, ale on jest luźny. Jest dużo łatwiej, żeby go teraz tutaj ściągnąć. I no, jak go ściągniemy, to potem możemy zacząć właśnie ten górny wałek, napinacz, dolny wałek ściągnąć. Pompę wodną też wymienimy i no, bym powiedział, wiecie co, ściągniemy to wszystko i wyciągniemy te rzeczy, co są na wymianę.
wszystko jest wyciągnięte. Nie było aż tak ciężko, trzeba ino się tak w dupę kopnąć, żeby trochę tego tak, żeby po prostu robić, nie? Żeby w ogóle coś zrobić. Dobra, zaczynamy z napinaczem. Tu mamy napinacz i obejrzymy, w jakiej kondycji on jest, bo ten samochód ma przelecany 220 tysięcy kilometrów, niecałe, prawie 220 tysięcy kilometrów. Już jest no, wymiana potrzebna z kuli lat i z kuli kilometrów. Trochę takie dźwięki jakieś robi, ale nie kręci się tak długo, znaczy, że tu jeszcze jest tłuszcz w środku, ale a jak ja sobie to oglądam, nie, tutaj jak ja to widzę, to naprawdę jest brudne, tłuszcz już wyszedł, trzeba wymienić, logiczne. Tu jest ten wałek boczny, mały, co on powie? Też jest ok, dobrze wygląda. Potem mamy duży wałek. O, tu już słychać, on jest trochę głośny, tłuszcz wyszedł, te kulki już latają na sucho, znaczy, że on się na pewno nagrzewa podczas jazdy, że może też zablokować. Potem mamy jeszcze tutaj tą malutką rolkę, ona siedzi u góry pomiędzy, no, pomiędzy dwoma wokami i o. No, nie fajnie, ona jest naprawdę popsuta. Ona jest popsuta. Tak. Dobrze, że wymieniamy. I jeszcze została nam teraz pompa wodna. Co pompa wodna powie? O, też już dźwięki robi, nie? Że ona by na pewno siadnęła już za parę miesięcy. Często się łamie tutaj ten plastik, ale w tych nowych pompach jakoś on już się w ogóle nie psuje. Kiedyś w Golf 4, Golf 5, kurde, to katastrofa była. Cały czas się łamały te plastiki. Tutaj już się nie psują, że jest ok. Tutaj w tych teraz, tak jak powinien być, łożysko powoli siada. Został nam jeszcze pasek rozrządu. Pasek rozrządu i te wałki wszystkie się wymienia w takim czasie, jak jest jeszcze wszystko niepopsute. Jak już wygląda coś popsute, to jest najwyższy czas, żeby o to zostawić, stać i naprawiać. Tak, tutaj jak to tak rozciągnę, no nic nie widać, fajnie wygląda. Z drugiej strony, jak się popatrzymy, no to już takie małe pęknięcia, ale to też wam muszę powiedzieć, że to nie jest aż takie, że to z kulitego to nie ma żadnego znaczenia do stanu pasku rozrządu, bo to zawsze, już nawet jak po 1000 kilometrach wymienicie pasek, to już będziecie mieli tutaj takie rysy, że on też dobrze wygląda. Ale mimo tego dobrze, że wymieniamy, bo już ma na dosyć kilometrów, żeby go wymienić. Tak, dobra, wszystkie wałki są nowe, wszystko jest nowe. Ja bym powiedział znowu, załączamy muzykę i wsadzamy po kolei wszystko, pompę wodną, wszystkie wałki wsadzimy do środka. Jak będzie coś ważnego do powiedzenia, to muzykę stopniemy i wam coś... I powiem wam, na co trzeba uważać, a tak to bym powiedział, startujemy.
Więc teraz tak, możemy już pasek na rozrząd zakładać. Jest jedna rzecz, na którą trzeba uważać. Wałek górny całkiem na prawo kręcić, aż do końca. Na pompę wtryskową też do prawa, aż do końca dokręcić. I zaczynamy zakładać pasek rozrządu na dole, przez ten mały wałek, potem przez napinacz. Założymy go tutaj u góry na wałek i potem na pompę wodną i z pompy wodnej potem po pompie wodnej tutaj na pompę wysokoprężową na benzynę i potem ostatni będzie właśnie ten wałek tutaj, gdzie my to założymy. No tak łatwo na pewno to nie będzie, ale no spróbujemy, obejrzymy, jak się mi to uda. Aha, i zapomniałem jeszcze powiedzieć, te śruby tutaj trzy wymienimy, były w secie, też tam leżały, znaczy, że te też nowe będą. I nie było aż tak ciężko. Pasek jest założony. Co teraz musimy robić? Trzeba silnik kręcić, ale silnik nie możemy kręcić, jak te śruby tutaj są wszystkie luźne, nie? Znaczy, że dostaną 20 N, się je przykręci, 20. Od pompy benzynowej, paliwowej też 20 N. Napinacz też musimy naciągnąć, to jeszcze obejrzę, ile on dostanie. I obkręcimy silnik dwa razy, zrobimy dwa obroty. Po dwóch obrotach będziemy musieli jeszcze raz wsadzić te bolce do środka i obejrzeć, czy wszystko pasuje. Jak wszystko pasuje, ok, to jeszcze resztę dokręcimy, a jak nie będzie pasowało, to będziemy musieli znowu poluźnić i na nowo to wszystko ustawić. Ale mi się wydaje, że to chyba dobrze wygląda i będzie pasowało. Bym powiedział, dokręcę je leciutko i obkręcimy dwa obroty.
Co teraz jeszcze zrobimy, to jest po prostu napełnimy wodę, ale nie normalnie tak będziemy wlewać, tylko znowu podciśnieniem. Damy podciśnienie właśnie na cały system chłodnicy. Jak będzie ten podciśnienie tam, to od razu widzimy też, czy może jest coś nieszczelne, bo jak będzie coś nieszczelne, to tutaj na zegarku będzie spadało właśnie to ciśnienie i nie będzie go trzymał. Dlatego to jest też dobra rzecz, żeby od razu kontrolować, czy coś jest popsute, albo czy coś jest źle zbudowane. Dobra, damy ciśnienie, tutaj powietrze i on będzie podciśnienie tam zbierał i napełnimy wodę. Ja, sieht alles gut aus, keine Schrauben übrig. Ich würde sagen, es ist Zeit für den ersten Start. I udało się, wszystko się udało, fajnie się udało, dobrze nawet, nie wiem czy może widzieliście to, ale ja w niektórych sekwencjach filmu może było widać, ja sam muszę sobie ten film jeszcze obejrzeć, naprawdę jest tak, za dużo mam rzeczy, które załatwiam, z myślami jestem gdzieś indziej i wiecie co zrobiłem? Niemożliwe. Stary pasek rozrządów budowałem. I dopiero się skapnęłem, jak byłem prawie gotowy, sprzątałem stół, widziałem, stary pasek jest wbudowany i musiałem jeszcze raz wszystko rozebrać, że ludzie, ja tutaj siedzę już tak długo, że jest tak późno, ale no, jest tak jak jest, stary pasek wyciągłem, nowe wrzuciłem, szło dużo szybciej, bez kamery, naprawdę bardzo szybko, potem no kamery jeszcze załączyłem, jak szybko tam go wrzuciłem, nie widzieliście, nie? Widzieliście, no jak film wygląda, nie? Ale tak to naprawdę... Szybko było. Powinienem częściej bez kamery pracować. To jeszcze szybciej bym był. Nie, dobra, wszystko fajnie się udało. Woda jest napełniona. Ja teraz tym samochodem sam będę jeszcze jechał. Jazdę próbną, to znaczy ja jadę do domu, bo to jest auto od kuzynki. Kuzynka dostała mój samochód. Gdyby miało długo trwać, teraz naprawdę długo trwało, bo dwa razy go musiałem rozbierać. Ale poza tym jeszcze będę tutaj pompę dodatkową do... No, w zimę jak ten rozgrzejnik ona tutaj ma, nie? I on jest popsuty, że auto w zimę marznie i nie działa. Dlaczego? Bo pompa elektryczna dodatkowa jest popsuta i od razu, jak ją będę ja wymieniał, to od razu przedstawię nowy komputer. Komputer, system na wszystkie samochody, nie tylko na Volkswagen Audi, bo często tak robię, no, ja... Dużo przy Volkswagen, Audi i Mercedes naprawiam albo robię, ale to pokażę komputer, który jest dla wszystkich samochodów. Jak będę wymieniał od razu tą pompę. Oczywiście, okej, okay, znowu będę to robił przy Volkswagenie, nie? Ale ja teraz nie mogę iść na ulicę i od kogoś sobie Citroena albo Peugeota złapać, ale dużo ludzi się mnie pyta, hej, jaki komputer możesz mi tam no, zaoferować? Dla Peugeota, albo dla Fiata, takie rzeczy, albo dla Renówki. I takie coś za parę dni przedstawię. Dobra, udane, wszystko fajnie, dzięki, że się poczęliście. Myślę, że komuś może dałem dobry pomysł na swoją naprawę, jak będzie samochód sobie naprawiał, bym powiedział, wiecie co, będziemy się widzieć za parę dni na YouTubie. Do zobaczenia, cześć, wasz Daniel.